Dzień dobry. Kolejne pay-per-view spod znaku Ring of Honor nadchodzi, mianowicie Super Card of Honor, które nastąpi już w najbliższym czasie, mianowicie w nocy z piątku na sobotę, więc idealna okazja, żeby w innej scenerii o tym sobie porozmawiać. Idealna okazja. Wiadomo, że każda okazja to jest idealna okazja, żeby porozmawiać o Ring of Honor. No to wrzucamy bieg, ale do przodu i jedziemy. Jeżeli chodzi o to nadchodzące pay-per-view, podejrzewam, że emocje z tym związane będą dosyć podobne w stosunku do tego, jak to bywało w przeszłych wydaniach pay-per-view spod znaku Ring of Honor, czyli pod względem czysto ringowym spodziewam się, że będzie co najmniej dobrze, a w większości przypadków uważam, że tak właśnie będzie, a w paru przypadkach liczę na to, że będzie nawet bardzo dobrze, ale to pod względem tak czysto stricte ringowym, co zresztą też jest w przypadku tygodniówek. Natomiast pod względem opowiedzenia story, no to tutaj jest już oczywiście różnie, kwadratowo i podłużnie, chociaż i tak powiedzmy, że coś tutaj mamy uzbierane, tak to nazwijmy. Więc warto szybciutko przejrzeć się temu, co na ten moment jest zapowiedziane. Mówię na ten moment, bo oczywiście jeszcze jeden epizod tygodniówki przed nami, o którym oczywiście też sobie pomówimy, jak to co piątek. No ale patrząc na to, co do tej pory. Czy to może być main event? Trudno mi powiedzieć. Eddie Kingston kontra Mark Briscoe, opas ROH World Champion. Na papierze wyglądałoby to dobrze, tylko tutaj właśnie jest jeden z tych grzechów, które następuje w Ring of Honor, czyli bardzo lakoniczna ilość opowiedzenia jakiegoś story. Ja cały czas pamiętam, czasami o tym wspominam, jak Triple H wygłaszał promo wobec żółtodziobów, sorry, zabrakło mi lepszego słowa, wobec adeptów w Tough Enough, o tym, co oni czynią w ringu. We tell the story. I tego właśnie tutaj brakuje. No tutaj ta historia, powiedzmy, że niby może być, tak? Mark Briscoe przecież to chyba w zeszłym roku miał walczyć na Death Before Dishonor. Opas ROH World Champion, kiedy czempionem był jeszcze Claudio Castagnoli, ale Mark akurat załapał sobie kontuzję i walka się nie odbyła i ten pojedynek, tego title shota Mark otrzyma teraz, tylko to po prostu zostało tak jakby sobie zapowiedziane. Nie będę się tu przewijać na prawy pas, tutaj też damy radę skręcić w lewo. Jak wyglądało całe to story, jak wyglądało całe to podbudowanie emocji? No, dwa tygodnie temu na tygodniówce ROH Eddie Kingston wygłosił promo. Promo nagrane wcześniej, nie że wyszedł na ring i coś tam powiedział w cudzysłowie na żywo do zebranej publiki, tylko po prostu nagrane wcześniej promo. Tak było w przypadku Eddie'ego Kingstona, a tydzień temu dokładnie to samo, tylko oczywiście z innej lokalizacji, ze swojej farmy, to samo zrobił Mark Briscoe. Więc jakiegoś spotkania się w ringu, już nie mówię w ogóle o obecności na tygodniówce ROH, ani w przypadku jednego, ani w przypadku drugiego. No i weź tu kuźwa, wyciągnij z tego jakieś emocje. Weź tu jakoś podgrzej to przed tym nadchodzącym pay-per-view. Podejrzewam, że są niemałe szanse co do tego, że Mark Briscoe mógłby zostać ROH World Championem. Myślę, że wynik jest tutaj sprawą otwartą, więc wynik w żadnej ze stron mnie nie zaskoczy. Natomiast no właśnie zabrakło tutaj wyraźnie tego podgrzania emocji, zabrakło tutaj chęci tego, ażeby przybliżyć fanów do emocjonowania się tą, powiedzmy, historią. Dlatego też nie ma w tym takich emocji, jakie zdecydowanie, jakie mogłyby być. Potencjał tutaj z pewnością jest i można by go wyciągnąć, no ale poszło to trochę na leniwo i tak naprawdę nie wiem, czy powiedzieć, że to była kwestia lenistwa Tonego Khana pod tym względem. No walka, powiedzmy, że no okej, Five Starem nie będzie, bo myślę, że jeden i drugi nie jest tego typu zawodnikiem, żeby kręcił nam Five Starem, ale podejrzewam, że no jakieś tam te emocje pod względem storingowym wyciągnął od fanów. Nirfale na pewno nastąpią. Teraz sobie przypominam, jak to, czy to było rok temu, nie pamiętam dokładnie. No, na pay-per-view, na którym Mark Briscoe walczył z Samoa Joe, opas ROH TV. Tam to był idealny moment. Wszyscy to go wyraźnie oczekiwali, że Mark Briscoe sięgnie po ten pas ROH TV. Idealnie się do tego nadawał i ogromnym zaskoczeniem było to, że jednak poniósł tam porażkę. Tutaj też podejrzewam, że co po niektórzy mogą myśleć, że ten Mark Briscoe mógłby tutaj sięgnąć po ten pas i mogą być zaskoczeni, jeżeli by się okazało, że tego jednak nie uzyska, ale dla mnie to jest takie
Okej, Mark zdobędzie pas dla mnie spoko, może też z tego względu, że liczę na to, że będzie on bardziej obecny niż ten aktualny czempion na tej tygodniówce ROH. To jest dla mnie sprawa otwarta. A Fina kontra Hikaru Shida. Ciekawe, czy to tutaj nie wpadną na pomysł, żeby to dać w walce wieczoru. Jeżeli się nie mylę, to byłoby trzecie pay-per-view z rzędu, gdzie Afina byłaby w walce wieczoru i trzeba powiedzieć, że oczywiście słusznie, że zasłużyła na to, no bo rzecz jasna, to Afina, powiedzmy, jest taką główną mistrzynią pojawiającą się w miarę regularnie na tych tygodniówkach i ta, która wzbudza emocje i ta, wokół której rzeczywiście toczą się jakieś programy i co pokazuje właśnie te braki, które następują w większości przypadków innych pasów mistrzowskich. Hikaru Shida przedstawiana jako ta, która będzie stanowić poważne wyzwanie dla Afiny. Nam przypominane było, że no chyba z dekadę temu tam w innej federacji te panie już się spotkały i wtedy to Hikaru Shida odniosła zwycięstwo. Wokół tego będą budują to story, więc Afina też sprzedaje emocje te w tym sensie, że czuje, że teraz to będzie dla niej poważne wyzwanie, że obawia się, czy zdoła podołać temu wyzwaniu, ale myślę, że tak też właśnie nastąpi. Trudno mi powiedzieć, po co Hikaru Shida miałaby uzyskać tutaj pasmo, ewentualnie, jeżeli miałaby się pojawiać tutaj regularnie, choć podejrzewam, że tak też nie będzie. No, myślę, że Afina, która zbudowała sobie ogromną swą markę na tygodniówce, na show ROH, no myślę, że nie jest to miejsce akurat, w którym widziałbym tutaj title change. Więc tutaj jestem team Afina. A walka podejrzewam, że będzie dobra i tutaj też sporo nierfali będzie i z tego emocji troszeczkę wyciągną. Jak jesteśmy przy płci żeńskiej, to pozostajmy przy płci żeńskiej, bo mamy finał turnieju o nowo powstały pas ROH Women's Television Championship. No cóż, od samego początku mówiłem, że ten pas w ogóle niepotrzebnie powstał i wygląda to troszeczkę komicznie, bo ten pas to wygląda jako taka nagroda pocieszenia dla pani, które poniosły porażki mniejsze lub większe z Afiną. Czyli pas pod tytułem jesteśmy zbytnimi lamusami, żeby pokonać Afinę, to mamy teraz taki sobie swój pas pocieszenia. Queen Aminata kontra Billy Starks w tym finale. No, to zestawienie jak najbardziej dla mnie jest ok. Uważam, że wynik tutaj też jest sprawą otwartą. Nie można mówić, że na pewno zwycięży jedna, czy też na pewno zwycięży druga. Patrząc na statystyki, można powiedzieć, że mamy dwie takie dosyć mocne zawodniczki. Queen Aminata do tej pory jest niepokonana w ringu ROH, czyli 7 pojedynków i 7 zwycięstw. Billy Starks no, mało tych porażek odnosi. Od czasu porażki z Afiną na Final Battle, no to od tego momentu 8 pojedynków i 8 zwycięstw. No, w ogóle tych porażek było dość mało. Więc podejrzewam, że można powiedzieć, że są tutaj dwie mocne zawodniczki i uważam, że patrzę przed siebie, zapowiada się, że troszeczkę będzie mi się jechało niekoniecznie żwawo, ale może to się nie sprawdzi, no zobaczymy. Więc wracając do tego pojedynku, podejrzewam, że wynik jest sprawą otwartą. Może być z jednej strony tak, że po prostu Queen Aminata jako ten napływ świeżej krwi będzie tą pierwszą inauguracyjną mistrzynią tego tytułu. Z drugiej strony no Billy Starks jako ta mistrzyni tego midcardowego pasa kobiet też to jakoś brzmi, no bo Billy Starks przy boku Afiny też troszeczkę zbudowała swoją markę, ale od razu przychodzi mi na myśl, że Billy Starks może ponieść porażkę i od razu otwiera się story na to, jak otwiera się story z Afiną, która będzie ją ganić za to, że nie podołała wyzwaniu, za to, że nie przyniosła chluby, tylko przyniosła dyshonor dla MIT. I nie wiem co, znowu Afina kontra Billy Starks 2 na kolejnym pay-per-view. Nie, no bo można z tego jakieś story pewnie wyciągnąć, no nie jestem bookerem, nie mi za to płacą, więc niech kombinują. Poza tym Afina, ja jestem tą healową mistrzynią, więc tutaj Billy Starks jako kolejna healowa mistrzyni, no to też tak troszeczkę moim zdaniem ogranicza nas w kontekście tworzenia przyszłych pojedynków, więc myślę, że Queen Aminata tutaj jednak delikatnie może być faworytką do tego starcia. I cały czas to twierdzę, że ten pas w ogóle jest niepotrzebny.
ile mamy tych pasów mistrzowskich, a co najmniej część z nich, no bardzo rzadko pojawia się na tygodniówkach ROH. Ktoś pamięta, gdzie jest ROH Pure Champion, gdzie są tak tym czempioni? No ci akurat teraz będą na najbliższej tygodniówce, czyli jutro łaskawie ROH TV Champion też łaskawie się zaczął ostatnio pojawiać. ROH World Champion coś ostatnio nieobecny. Tyle tych mistrzów, a Six Man Tag Team Championship to już w ogóle, to też jest pas, o którym od początku mówiłem, że w ogóle niepotrzebnie one powstały. No to powinniśmy w mojej opinii redukować tą listę pasów, a Tony Khan poszedł w drugą stronę. No tego akurat nie pochwalam. Taki tylko pozytyw w kontekście tego turnieju, ten pas telewizyjny kobiet, że coś się działo na tygodniówkach, że te pojedynki miały jakąś stawkę w sobie. Przede mną troszeczkę wolno jedzie. Dobra, to z tej strony mogę go wyprzedzić i teraz jedziemy już sobie swobodnie. Zaraz będzie czerwone światło, no ale to nie szkodzi. ROH TV Championship mecz Kyle Fletcher kontra Lee Johnson. Myślę, że to jest przykład pojedynku, w którym zdecydowanie należy oczekiwać, że będzie to ringowo wyglądać dobrze. Przyznam, że osobiście bardzo mi się podoba to, jak prezentuje się w ringu Kyle Fletcher. Myślę, że to jest ten typ zawodnika, który jest w stanie poprowadzić tego drugiego, jeżeli jest taka potrzeba co do tego, ażeby zrobić z nim dobrą walkę i ja tego oczekuję, że tą dobrą walkę tutaj dostaniemy. Myślę, że Lee Johnson też będzie miał te momenty, że przy próbach pinu będzie już o tyle tak malutko od zdobycia zwycięstwa, ale że jednak ostatecznie mu się to nie uda. Kyle Fletcher jako wciąż ROH TV Champion po tej walce, to jest coś, czego bym sobie życzył. To też można to nakręcać, właśnie nawet jest wspominane tym, że Lee Johnson ostatnio poszedł wzwyższy streak 8 zwycięstw Lee Johnsona, a z drugiej strony Kyle Fletcher, który też odnosi dosyć sporo zwycięstw, sobie sprawdziłem. Kyle Fletcher na ten moment 19 walk w ringu ROH i tylko dwie porażki, a jedna z nich to był ladder match z udziałem aż 5 drużyn, więc tam było tym bardziej trudno o to zwycięstwo. No i taka jeszcze ciekawostka, Kyle Fletcher i Lee Johnson spotkali się już w ringu ROH, a było to 4 listopada zeszłego roku i wtedy oczywiście obecny ROH TV Champion wyszedł wówczas z ringu zwycięsko. Nie jest tak źle na drodze, jak myślałem. No, nie będę tutaj dawać na przednią szybę, bo tutaj chwytak do telefonu będzie zasłaniał widok, więc nie będę tego czynić, nie ma sensu, ale możemy sobie dać ogrzewanie szyby, bo zaraz będziemy parować od tego gadania. Johnny TV kontra Dalton Castle w Fight Without Honor meczu. No wiadomo, no tutaj akurat można się cieszyć tym, że story toczy się, dzieje się od kilku miesięcy, chyba od grudnia, jeśli dobrze pamiętam. Dwukrotnie panowie spotkali się w ringu. Przy ringowym debiucie w ROH Johnny'ego TV spotkał się on z Daltonem Castle w ringu. Dalton Castle wówczas zwyciężył. Potem drugi raz to było, no nie pamiętam, ze 3 czy 4 tygodnie temu, Johnny TV wygrywając pojedynek z Daltonem Castle nabył prawo do tego, aby być, powiedzmy, właścicielem chłopców Daltona, chłopców, którzy są obecnie nieobecni. No, kto ogląda ROH Cast co tygodniowe, ten kojarzy story. Chłopcy się zagubili i ja uważam, że w tym Fight Without Honor meczu na pay-per-view oni w jakiś sposób się odnajdą i myślę, że w jakiś sposób oni wpłyną przynajmniej częściowo na końcowy rezultat tego pojedynku. No, z jednej strony wydawałoby się, że to już będzie ich trzecie starcie, więc można by powiedzieć, że czas postawić kropkę. Co jednak z drugiej strony, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, może prowadzić do tego, że ci chłopcy Daltona mogą wrócić w jakiś sposób do Daltona i wszystko zakończyłoby się happy endem. A z trzeciej strony nie wiem, czy byłbym fanem tego rozwiązania, że oni dopiero co stali się własnością Johnny'ego TV i Tai Valkyrie. Nic specjalnie za bardzo w tym ich programie, w tym story ich własności nie zobaczyliśmy, oprócz tego, że się zagubili, a już mieliby wrócić z powrotem. No nie no, chciałbym, żeby w jakiś sposób to story zostało poprowadzone, żeby chociażby tymi segmentami na zapleczu, żeby w jakiś sposób poprowadzić różnego właśnie tego rodzaju segmenciki pokazujące tym, jak chłopcy Daltona muszą czynić to, co jest im nakazywane właśnie przez wspomnianych Johnny'ego TV i Tai Valkyrie.
Przypomina się sytuacja, no tak sprzed kilku lat, to był chyba 2015, jeśli dobrze pamiętam, kiedy chłopcy Daltona stali się własnością Silasa Younga i mieliśmy wtedy różnego rodzaju właśnie segmenciki czy nagrania na wideo na YouTubie ROH i wtedy wyglądało to fajnie i wtedy też było mi szkoda, że to tak szybko zostało ukrócone. To się zaczęło w sierpniu, a skończyło się w grudniu, a teraz gdyby tak się stało, że teraz to zostanie ukrócone, to zostałoby to ukrócone jeszcze szybciej. Mam nadzieję, że w ten sposób tak się nie wydarzy. Sam pojedynek, no podejrzewam, że to będzie po prostu od spotfestu do spotfestu. Zapewne będą krzesła, stoliki, kubeł na śmieci i tego typu różne sprawy. Czas się skupić, bo trzeba skręcić i chyba za chwilę mi się to uda. Czyli to właśnie w momencie obecnym. Okej, jedziemy sobie swobodnie, więc podejrzewam, że nie wiem na kogo tutaj postawić, bo nie wiem, czy chcą kontynuować tę story, więc tutaj też powiedziałbym, że szanse rozkładam 50-50, w dużej mierze zależne od tego, na ile chcą rozwijać tę story i czy chcą je rozwijać, czy raczej zwijać. I ostatni z pojedynków, który na ten moment jest zapowiedziany, nie będę odczytywać tych nazwisk, widzicie je teraz na ekranie. Panie Japonki chyba, no Azjatki powiedzmy tak ogólnie, 3-3, no to jest tego typu pojedynek, o którym trudno mi jest coś powiedzieć. Ta pierwsza z nich, Mina Shirakawa, wystąpiła ostatnio w epizodzie na ROH TV. O pozostałych, no nie pamiętam przynajmniej na ten moment, abym cokolwiek je kojarzył, chociażby z ringu ROH, więc z tego względu nie jestem za bardzo w stanie coś wybitnego, coś kreatywnego powiedzieć na ten temat. Podejrzewam, że to będzie kwestia różnych spotów, no bo na czym tak naprawdę chcemy tutaj opierać jakieś mówienie o wyciąganiu emocji. No, mam nadzieję, że ringowo będzie to wyglądało dobrze. No, czy no podejrzewam, że będzie to ringowo po prostu wyglądało pozytywnie, przyzwoicie, że nie będzie plamy. No i tyle, że to będzie taka po prostu pojedynek, który się odbędzie, tam okej, damy im łapkę w górę, że dobrze wykonały swoją robotę i tyle, i kropka. Chciałbym przejść na prawy pas, ale nie jestem w tej chwili w stanie tego zrobić. No nie szkodzi. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to, co mamy na ten moment zapowiedziane. Podejrzewam, że to będzie pay-per-view, które ringowo absolutnie nas nie zawiedzie pod względem storyline'owym. Podejrzewam, że będzie sinusoida, że będą lepsze i gorsze momenty. Z tego względu, że część walk jest bardziej rozwinięta pod względem kreowania story, część jest troszeczkę mniej rozwinięta, ale uważam, że zasiadając przed komputerem czy przed laptopem i poświęcając ten czas na to pay-per-view, moim zdaniem nie będzie to ogółem czas stracony. Dlatego też pozwolę sobie jak zawsze powiedzieć te magiczne słowa: oglądajcie Ring of Honor!